Burak to bez wątpienia najbardziej niedoceniane warzywo z polskich sklepów. Okupuje dolne, niewidoczne półki, zasłonięte modnymi pomarańczami czy też bananami. Jednak gdyby Państwo wiedzieli to, o czym dowiecie się w dzisiejszym filmie, czyli jak wielka moc drzemie w burakach, zapewne każdy z Państwa schylałby się po niego chętniej niż po przypadkiem odnalezioną sztabkę złota. Buraki, o czym zaraz się Państwo dowiecie i tutaj zdradzę rąbek tajemnicy, wedle obserwacji naukowców na przykład zwiększają przeżycie po rozpoznaniu choroby nowotworowej. Jednak aby wykazały to działanie, muszą zostać połączone z jeszcze jedną substancją, o czym powiem w dzisiejszym filmie. Jednak buraki mają o wiele więcej do zaoferowania. Natomiast na wstępie tylko w dwóch słowach opowiem o tym, jakie cenne składniki znajdują się w burakach. Jest to niesamowicie ważne dla zrozumienia dzisiejszego filmu. Spośród przelicznych witamin, pierwiastków, które w sobie zawierają, ja chciałbym skupić się dziś na najważniejszej cząsteczce zawartej w burakach, a mianowicie na betainie. To właśnie ten związek nadaje burakom wręcz magicznych właściwości. Natomiast kiedy połączymy go z jeszcze inną substancją, mianowicie choliną, jego wpływ na nasze zdrowie jest wręcz nie do przecenienia. Co dokładnie mam na myśli? Drodzy widzowie, otóż takie połączenie, czyli betaina z buraków oraz cholina, a skąd wziąć cholinę powiem na końcu tego filmu, bo to jest bardzo ważne. Więc jeśli połączymy te dwie substancje, to połączenie to znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, a w tym na raka piersi. Ale co jest jeszcze ważniejsze, jak dowiedli naukowcy, takie połączenie zwiększa również przeżycie po już rozpoznanej chorobie nowotworowej. Pokażmy pierwszy dowód. W badaniu pod tytułem Spożycie choliny i betainy zmniejsza ryzyko raka czytamy: Cholina i betaina z diety oddzielnie nie wykazywały działania ochronnego w przypadku raka piersi. Natomiast spożywanie choliny z betainą w tym samym czasie mogło zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka o 58%. Ale tak jak powiedziałem na początku tego filmu, to połączenie nie tylko zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, ale ma jeszcze jedno, być może nawet ważniejsze działanie. Zwiększa przeżycie po ich rozpoznaniu. Jak czytamy w badaniu pod tytułem: W badaniu populacyjnym wysokie spożycie choliny i betainy zmniejsza śmiertelność z powodu raka piersi. W badaniu tym czytamy: Podsumowując, nasze badanie sugeruje ważną rolę choliny i betainy w zapobieganiu nowotworom piersi. Te składniki odżywcze mogą stanowić obiecującą strategię zapobiegania rozwojowi raka piersi lub pomóc w zmniejszeniu śmiertelności z powodu raka piersi po jego zdiagnozowaniu. Ale jakby tego wszystkiego było mało, to nie jedyna korzyść w zakresie chorób nowotworowych. Ze względu na to, że burak kryje w sobie wiele wyjątkowych substancji, a wiele z nich wykazuje właśnie działanie przeciwnowotworowe, okazuje się, że burak wprowadzany do naszej diety zmniejsza również wyraźnie ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. A to wszystko za sprawą obecności nie tylko wspomnianej już kilka razy betainy, ale także kwasu felurowego, rutyny, kemferolu i kwasu kawowego. Jak czytamy w badaniu z 2019 roku pod tytułem Związek poziomów choliny i betainy z występowaniem i przeżyciem raka, doszliśmy do wniosku, że wysoki poziom betainy wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na nowotwory, zwłaszcza na raka jelita grubego. Zatem, wedle starej znanej doktryny, lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdecydowanie polecam wprowadzić buraki do diety, bo oprócz ochronnego wpływu, o którym powiedziałem właśnie przed chwilą, roślina ta daje jeszcze inne, niesamowite korzyści dla naszego ciała, a w tym na przykład dla wątroby. Otóż burak kryje w sobie bardzo silnie działającą substancję, o której mówiłem wcześniej, czyli betainę. Jej właściwości można przyrównać do bardzo mocnego leczniczego naparu, który działa niczym kompres na naszą wątrobę. Naukowcy w badaniach zauważyli, że już 12-tygodniowa suplementacja proszku z buraków wykazuje ochronne działanie na stłuszczoną wątrobę. Mało tego, okazuje się, że burak odwraca toksyczne działanie na wątrobę takich substancji jak ołów i czterochlorek węgla. To wyjątkowe ochronne działanie przeciwko destrukcyjnej sile metali ciężkich i innych toksyn betaina z buraku wykazuje dlatego, że ma zdolność do chelatowania, czyli do wiązania toksyn i oczywiście usuwania ich poza nasz organizm.
Natomiast to nie wszystko. To dopiero wciąż początek niesamowitych właściwości buraka. Bo czy wiedzieli Państwo, że regularne spożywanie buraków i ich przetworów pomaga gasić proces zapalny? A jak już wielokrotnie mówiłem, procesy zapalne są współodpowiedzialne za rozwój wielu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. A w tym chorób serca, cukrzycy, chorób wątroby czy nowotworów. Oczywiście nie chciałbym pozostać gołosłownym, dlatego bardzo szybko przedstawię dowód, by wiedzieli Państwo, że można z powodzeniem użyć tej rośliny do walki z przewlekłym stanem zapalnym. Otóż w jednym z badań wykazano, że spożycie 250 ml soku z buraka przez 2 tygodnie znacząco zmniejsza kilka markerów stanu zapalnego, a w tym białko C-reaktywne i czynnik martwicy nowotworów alfa. Co więcej, w innym badaniu przeprowadzonym na osobach z chorobą zwyrodnieniową stawów przebiegającą ze stanem zapalnym, kapsułki wykonane z ekstraktu z buraków zmniejszały odczuwalny przez uczestników ból i dyskomfort. A teraz informacja, która przysłuży się największej liczbie słuchających osób. Okazuje się, że betaina zawarta w burakach wyjątkowo dobrze obniża poziom homocysteiny w naszym krwiobiegu, a podwyższona homocysteina, przypomnę, jest współodpowiedzialna za rozwój blaszki miażdżycowej, zwężenie tętnic i choroby serca. Jednak ochrona naszego układu krwionośnego dzięki betainie poprzez zmniejszenie stężenia homocysteiny to nie jedyny mechanizm, poprzez który związek ten chroni nasze naczynia. Okazuje się bowiem, że betaina zawarta w czerwonych burakach chroni nasze naczynia krwionośne również poprzez zmniejszenie ciśnienia tętniczego. A to wszystko za sprawą zawartych w nim azotanów, które wspierają nasz układ krwionośny w produkcji tlenku azotu. Tlenek azotu, przypomnę, to substancja, która rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając w nich przepływ, a w wyniku tego obniża ciśnienie tętnicze. Ale wzmożona produkcja tlenku azotu to nie jedyny mechanizm, poprzez który buraki zmniejszają ciśnienie. Pamiętajmy, że roślina ta jest bogata w potas, który, podobnie jak tlenek azotu, rozszerza naczynia krwionośne. W 100 g buraków możemy odnaleźć aż 300 mg potasu. Zatem pozytywny wpływ buraków na ciśnienie krwi to wynik działania dwóch mechanizmów w tym samym czasie, czyli zwiększona produkcja tlenku azotu oraz dostarczenie potasu. Musicie Państwo przyznać, że jak do tego momentu filmu burak naprawdę bardzo pozytywnie zaskakuje swoim wpływem na nasze zdrowie. Ale to wciąż nie koniec. Na spożywaniu buraka zyska również nasz układ pokarmowy. Dlaczego? Po pierwsze, burak zawiera błonnik pokarmowy, który opóźnia opróżnianie żołądka, zatem pozwala na dłużej nam zachować sytość. Po drugie, wspiera on perystaltykę jelit i poprawia częstość wypróżnień. A po trzecie, odżywia nasze bakterie jelitowe. W tym miejscu podpowiem, że jeśli chcieliby Państwo zmaksymalizować tę właściwość, to warto regularnie sięgać po zakwas buraków, który jest dodatkowo fermentowany i doskonale sprawdza się w budowaniu zastępów dobrych bakterii w naszych jelitach. Dlaczego jeszcze warto włączyć buraki do naszej codziennej diety? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ wspierają one zdrowie naszych kości. Jak to jest w ogóle możliwe? Otóż do tablicy ponownie trzeba wywołać betainę, która, jak już wiemy, obniża stężenie homocysteiny w naszej krwi. Natomiast mało kto wie o tym, że homocysteina potęguje stres oksydacyjny we wnętrzu naszych kości, mówiąc prościej, niszczy je od środka, co z kolei prowadzi do śmierci osteoblastów, czyli komórek, które umożliwiają przebudowę naszej kości. Na szczęście jako tarczę ochronną możemy wykorzystać tutaj omawianego buraka i jego czerwony barwnik, czyli betainę, która naprawdę efektywnie chroni zdrowie kości. Jeśli mowa o kościach, nie wolno nam zapomnieć także o tym, że we wnętrzu buraka znajduje się mangan, który co prawda jest pierwiastkiem śladowym, ale za to szalenie istotnym w procesie tworzenia kości. Jest on kluczowy dla poprawnej pracy enzymów, które biorą udział właśnie w tym procesie. Dla spragnionych wiedzy dodam, że do 40% manganu znajduje się właśnie w kościach. Świadczy to o tym, jak ważny jest to dla kości pierwiastek. A teraz chciałbym wywołać do tablicy osoby z cukrzycą typu drugiego oraz innymi zaburzeniami metabolicznymi, ponieważ burak ma w zanadrzu coś także dla Państwa. Warto sobie zapamiętać, że surowa wersja tego warzywa doskonale sprawdzi się właśnie w Państwa przypadku.
Na potwierdzenie tych słów wystarczy popatrzeć na jednego z badań. Wynika z niego, że spożywanie surowych czerwonych buraków w ilości 100 g dziennie przez 8 tygodni u pacjentów z cukrzycą typu drugiego ma korzystny wpływ na metabolizm glukozy i takie markery metaboliczne choroby jak poziom glukozy na czczo, hemoglobinę glikowaną czy enzymy wątrobowe. A teraz krótko odniosę się do choliny, o której była mowa w dzisiejszym odcinku, która połączona z betainą z czerwonych buraków pozwala osiągać tak niesamowite korzyści zdrowotne. Jednym z najlepszych źródeł choliny są jajka. Niemniej jednak, jeżeli mowa o cholinie, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Cholina w dużych ilościach w jelitach może przekształcać się do trimetyloaminy, czyli związku, który jest współodpowiedzialny za rozwój blaszki miażdżycowej. Jednak nie dochodzi do tej reakcji, jeśli nasza dieta obfituje w rośliny. Wtedy w jelitach dominują bakterie, które nie dopuszczają do tej reakcji, a cholina wykazuje wtedy jedynie dobroczynny wpływ na nasze ciało. Jeśli zatem zdecydujecie się Państwo połączyć buraki, czyli betainę, z dużą ilością jajek, czyli z choliną, po to by na przykład zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, to pamiętajmy, że dieta taka musi być również w tym samym czasie bogata w rośliny. Jednak przypominam, że cholinę znajdziemy także w produktach roślinnych, a jednym z lepszych źródeł tego związku w królestwie roślin są na przykład rośliny strączkowe. Jeśli natomiast mowa o ilościach, to by buraki wykazały pozytywny wpływ na nasze zdrowie, powinniśmy spożywać około 150 do 200 g buraków dziennie. Mniej więcej tyle waży jeden dojrzały burak. Jeśli zdecydujemy się buraki spożywać w formie surowej, to trzeba będzie je poddać obróbce mechanicznej, na przykład za pomocą silnego blendera czy też tarki. W takiej formie buraki zachowają najwięcej prozdrowotnych właściwości i drogocennych pierwiastków. W formie utartej możemy buraki na przykład wykorzystać do przygotowania sałatek, w których prócz buraków możemy wykorzystać również źródła choliny, w tym na przykład rośliny strączkowe czy jajka. Nieco łatwiej będzie nam poradzić sobie z ugotowanymi burakami, które z drugiej strony będą nieco uboższe w składniki odżywcze. Z ugotowanych buraków możemy na przykład wykonać hummus, którym później możemy posmarować pełnoziarniste pieczywo. W końcu możemy buraki wrzucić do sokowirówki i zrobić z nich sok. Pamiętajmy jednak, by zawsze, ale to zawsze po wypiciu takiego soku, nie tylko z buraków, ale każdej innej rośliny, przynajmniej część pulpy, która powstała po wyciśnięciu takiego soku, spożyć. Bo właśnie w pulpie znajdują się drogocenne substancje, które wykazują pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a w tym błonnik, o którym mówiłem w dzisiejszym filmie. Jak zatem widać, to niepopularne warzywo, jakim jest burak, ma nam bardzo wiele do zaoferowania i uważam, że warto go wprowadzić do swojej diety. A na koniec tego filmu przestrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek, wizerunek pani Skrzyneckiej oraz Cichopek oszuści wykorzystali do promowania preparatu Keto Slim oraz Acardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty po maści na bóle stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz, co ważne, na mojej oficjalnej stronie marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.